Kochani, witajcie w miejscu przeznaczonym dla multikulturowej społeczności. Mam na imię Adrianna, jestem nauczycielką polskiego oraz francuskiego dla obcokrajowców i mam nadzieję, że wszystkie filmiki, które będę publikować, a będą one związane z kontaktem z przeróżnymi kulturami, przypadną Wam do gustu. Jeśli tak będzie, bardzo proszę Was o subskrypcję, a także o lajkowanie i zostawianie komentarzy. Bez zbędnych przeciągań przejdźmy do dzisiejszego tematu, a jest nim właściwie odpowiedź na takie pytanie, co mój partner, który jest obcokrajowcem, w którym krzyżują się wpływy francuskie i marokańskie, myśli o Polsce i o Polakach. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego go tutaj nie ma. Otóż udało mi się go namówić do przeprowadzenia podcastu i do użyczenia swojego głosu w tym podcaście. Niemniej jednak nie będę go zmuszać do publicznego występowania przed kamerą, zatem musicie niestety polegać dzisiaj na mnie. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym wziąć pod uwagę tutaj, jest to, że mój partner miał możliwość podróżowania do wielu krajów, ale też mieszkania w wielu krajach. Było to Maroko, była to Norwegia i również jest to obecnie Francja, ale też podróże do Polski. Tak więc można powiedzieć, że mój partner nawiguje niejako pomiędzy tymi różnymi krajami i dobrze się w tym odnajduje. Podziwiam go za jego taką łatwą, skuteczną adaptację w całkowicie odmiennych warunkach, ale także za to, że ma on niesamowity talent do przyswajania nowych umiejętności, też do szybkiej nauki języków, bardzo szybko chwyta nowe słówka, ekspresje i je powtarza. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym tutaj przytoczyć, jest język, jakim na co dzień się posługujemy. Zdawałoby się, że oboje znamy świetnie francuski, więc powinniśmy porozumiewać się w tym języku, bo jest on najbardziej naturalny. Niemniej jednak w naszym przypadku jest to raczej język angielski. Wydaje nam się, że może to mieć związek z tym, że gdy zaczynaliśmy nasz kontakt, gdy nawiązywaliśmy relację, zaczęliśmy najpierw rozmawiać ze sobą po angielsku i potem już było bardzo trudno tę sytuację odwrócić. Zatem ten angielski pozostał, chociaż zdarza nam się mieszać w jednym zdaniu, niekiedy bez udziału kompletnie naszej świadomości, struktury języka angielskiego i języka francuskiego, a także coraz częściej właśnie mój partner używa struktur w języku polskim. Są to zazwyczaj albo wulgaryzmy, które najłatwiej się przyswaja, albo takie urocze słówka typu rybko, myszko, i tak dalej. Niekiedy są to również takie połączenia wyrazowe, taki ponglish, na przykład maszrumki zamiast grzyby. Zatem to jest pierwsza kwestia, a zatem język. Następną kwestią, którą chciałabym poruszyć, jest to, co mój partner myśli o Polkach i dlaczego właśnie wybrał Polkę na swoją przyszłą żonę. Mój partner uważa, że Polki są idealnym materiałem na żonę, że właściwie od urodzenia nadajemy się na kandydatki, na żony, na matki. Mamy ten naturalny instynkt macierzyński, taką pewną opiekuńczość, którą niekoniecznie posiadają obywatelki innych krajów Europy Północnej i Zachodniej, które być może są bardziej ekstremalne w swoim feminizmie. Polki też jak najbardziej starają się być w tym gronie.
Niemniej jednak zachowują też w sobie ten taki tradycyjny, stereotypowy obraz matki Polki, co czyni je, wydaje mi się, jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla płci przeciwnej. Ponieważ właśnie to, co partner zauważył, że jesteśmy dobrze wyedukowane, mamy ciekawe zawody, ale też potrafimy zdziałać cuda, na przykład w kuchni, tak? Czy potrafimy wspaniale zaopiekować się dziećmi, więc to mu się wydaje takim idealnym kombo, jakie można odnaleźć w kobiecie. Dodatkowo zwrócił też uwagę na to, że Polki bardzo wiele miejsca poświęcają dbaniu o urodę. Chodzą do kosmetyczki, do manikurzystki, do fryzjerki i w porównaniu na przykład do Francuzek, które uważa się właśnie za taki ideał elegancji, ale w przypadku Francuzek jest to bardziej taka niewymuszona elegancja. One z natury mają w sobie taki wdzięk, który porównałabym bardziej do wdzięku Coco Chanel, ale też francuski jakby wtórują takiej zasadzie make-up, no make-up. Nie ubierają się również w takie jaskrawe kolory, raczej są to odcienie stonowane, pastelowe, czerń, biel, czerwień, beż, brąz i klasyczne wzory, mała czarna i tak dalej, podczas gdy Polki lubią się wyróżniać, noszą też sukienki. I na to zwrócił uwagę mój partner. To było takie pierwsze spostrzeżenie. Jego następnym spostrzeżeniem było to, że mężczyźni w Polsce nie tak często komplementują kobiety. Zupełnie tego nie rozumiał, ponieważ wiele narodów opiewa urodę Polek. Niemniej jednak wydaje się, że Polacy jako mężczyźni są przyzwyczajeni do tego, że jest to pewien standard, że kobieta jest piękna i zadbana. I że nie wymaga to ich dalszej ingerencji czy jakiegoś komplementowania, a szkoda, ponieważ właśnie dzięki temu Polki czułyby się może bardziej pewne siebie, może byłyby wtedy też bardziej przebojowe. Z kolei właśnie Francuzi, Włosi czy Marokańczycy, czy Tunezyjczycy, oni właśnie zawsze zauważają ten powab, ten wdzięk u kobiety i ją komplementują. Czasami jest to popadanie w drugą skrajność, co też nie jest miłe, może być irytujące. Niemniej jednak należałoby tutaj znaleźć taki złoty środek. Jeżeli chodzi o to, co mój partner ogólnie sądzi o Polakach, to uważa, że są oni świetnie wykształceni, że mają szerokie horyzonty i wiedzę na tematy związane z historią, z geografią, z różnymi innymi krajami, podczas gdy te okcydentalne narody może niekoniecznie i jest to na pewno na plus. Uważa też, że Polacy na początku, w tych pierwszych kontaktach z cudzoziemcem, ale też z innymi Polakami, są nieco wycofani, zamknięci w sobie i oczywiście wraz ze spożyciem dodatkowych trunków otwierają się bardziej. Niemniej jednak on uważa, że ta przyjaźń już, jeżeli się dojdzie do tego momentu w relacji, że mówimy o przyjaźni, jest bardziej szczera. Ona nie jest sztuczna. Wszyscy wiemy na przykład, jak Amerykanie, jak oni są otwarci w tym pierwszym kontakcie, jak są optymistycznie nastawieni, ale tak może nie do końca pozwalają się do siebie zbliżyć w tym dalszym kontakcie, tylko cały czas pozostaje to takie troszeczkę powierzchowne, podczas gdy jeżeli zbliżymy się do Polaków, to oni pozostają takimi przyjaciółmi już na całe życie, można na nich liczyć na dobre i na złe. I mój partner uważa, że to jest na pewno na plus, że jest to świetne. Jeżeli chodzi o to, co mój partner myśli z kolei o rodzinie, o stosunkach rodzinnych, to uważa, że zarówno Polacy, jak i Marokańczycy stawiają rodzinę na pierwszym miejscu.
Jest to świetne, ponieważ rodzina jest taką nadrzędną wartością dla Polaków. Polacy są ogromnie gościnni. Tylko tutaj to, co było zabawne, zauważył, że Polacy uwielbiają imprezować, uwielbiają organizować różne przyjęcia, tylko najlepiej nie u siebie, a u kogoś innego. Jednakże, kiedy już zdarzy się, że zapraszają do siebie, to wówczas wykazują ogromną gościnność, te słynne ciągłe prośby o dokładkę, czy właśnie wystawianie ogromnej ilości jedzenia na stół. To jest coś, co właściwie łączy kulturę polską i na przykład kulturę marokańską. Mój partner również był zaskoczony tym, że w polskiej rodzinie nie mówimy po imieniu, tak jak on chciał mówić na przykład do cioci, mówić Stenia zamiast ciocia Stenia, do wujka mówić Jurek zamiast wujek Jurek. Ja go upomniałam i powiedziałam, że tak nie wypada, że tak się nie mówi. Z kolei wiadomo, że na zachodzie te stosunki są, ten dystans na linii właśnie dwóch osób jest bardziej skrócony. I jest to możliwe, niemniej jednak w Polsce raczej ten szacunek do tych osób właśnie w ten sposób się okazuje. Też co ciekawe, na przykład w Maroku do przyszłej teściowej mówi się ciociu, z kolei w Polsce wiadomo mamo. Więc to była taka kolejna różnica pomiędzy nami. Jeżeli chodzi na przykład również o zmianę nazwiska, to jest ogromnie ciekawe, ponieważ dyskutowaliśmy na temat tego, jakie nazwisko przyjmę po ślubie, i wydawało mi się nieodpowiednie pozostanie tylko przy moim nazwisku panieńskim. Z kolei byłam ogromnie zaskoczona reakcją mojego partnera, ponieważ powiedział, że dla niego to nie ma znaczenia, ponieważ na przykład Marokanki pozostają przy swoim panieńskim nazwisku również po zmianie stanu cywilnego i nie stanowi to dla nikogo żadnego problemu. Niemniej jednak dla zachowania takiego, nie wiem, dla kompromisu pewnego, tak zdecydowałam się mieć po ślubie dwa nazwiska. Następna kwestia dotyczy kuchni polskiej. Mój narzeczony uwielbia polską kuchnię. Uważa, że jemy tłusto i kalorycznie, ale bardzo, bardzo smacznie. Uwielbia nasze pierogi. Próbujemy również przetwarzać, robić takie połączenie troszeczkę pierogów z ciastem francuskim, troszeczkę pierogów po marokańsku i pierogów po polsku, więc jest to taki ciekawy miks, które nam zazwyczaj wychodzi i wówczas podczas różnych przyjęć serwujemy je gościom. Był bardzo zaskoczony, że Polacy używają aż takiej ilości ketchupu, czy majonezu, czy sosu czosnkowego, który dodajemy do pizzy. Dla niego była to poniekąd profanacja. Również zdał sobie sprawę z tego, że w Polsce spożywa się ogromne ilości wieprzowiny. I taka zabawna sytuacja, podczas gdy chcieliśmy spróbować zagranicznej kuchni, kiedy przebywaliśmy w domu w czasie, wiadomo, covidowym, zamówiliśmy Uber Eats i tam był ramen właśnie z wieprzowiną. Właśnie to wzbudziło niemałe kontrowersje. Dlaczego z wieprzowiną? Okazuje się, że no właśnie, żeby go jak najbardziej zaadaptować dla polskiej klienteli, do polskich warunków. Więc jeżeli chodzi o jedzenie, to jedzenie francuskie, wszyscy wiemy, croissanty, czy właśnie jakieś bułeczki z czekoladą, dużo na słodko, skromne śniadanie, ale na przykład bardzo potem obfita kolacja o późnej porze, z kolei u Polaków raczej obfite śniadanie i obiad, zaś kolacja już taka skromniejsza, również inne godziny spożywania posiłków, tak?
bo we Francji najczęściej jada się tę kolację o 20, niekiedy nawet 21. I czasem jest to takie zabawne, bo ja już się robię na przykład senna, mam ochotę pójść spać, a mój partner dopiero nabiera ochoty na spożycie kolejnego posiłku. Tak, to są takie różnice, jeżeli chodzi o jedzenie. Następnie oczywiście pogoda, tak? Pogoda w Polsce, zwłaszcza jesienią i zimą, bywa taka przygnębiająca, depresyjna. Stąd, jak partner zauważył, być może również wynika pewna taka melancholia Polaków, nie tylko z martyrologii narodu polskiego i naszych meandrów historycznych, ale oczywiście również z warunków klimatycznych. Ma to wpływ, tak? Ma to wpływ na otwartość, na uśmiech, na pewną taką pozytywną postawę wobec świata, którą mają na przykład narody południowe, Polacy może niekoniecznie, ale właśnie tak, to zauważył. Jeżeli chodzi z kolei o pogodę, był zdumiony, zwłaszcza jak pojechaliśmy sobie na taką małą wycieczkę na wschód Polski, jak wiele mamy lasów, jak wiele mamy pól. Na przykład, no oczywiście wiadomo, ten pejzaż w Maroku jest bardziej taki pustynny, tak? Czy we Francji może bardziej industrialny, mamy mnóstwo betonu we Francji. W Polsce jest naprawdę ogromna liczba takich zielonych terenów, tak? Przede wszystkim również w Trójmieście, co go też zdumiało, że mamy tak rozwinięte ścieżki, sieć ścieżek dla rowerzystów, że Polacy są tak aktywni. Starsze osoby uprawiają Nordic Walking, młodsze osoby biegają, jeżdżą na rolkach, jeżdżą na rowerze, zwłaszcza w tym sezonie wakacyjnym czy też wiosenno-letnim. I bardzo mu się to spodobało. Również to, co jest ciekawe, co go tak niejako zszokowało, że Polacy tak bardzo uwielbiają psy i koty, że prawie w każdym polskim domu jest taki mały właśnie pupil, z którym wychodzi się na spacer. I też to, że Polacy uwielbiają rozmawiać z tymi psami, ale także nawiązywać kontakty z innymi właścicielami psów, z którymi być może byłoby trudniej nawiązać ten kontakt, gdyby nie ten mały pupil, który jest świetnym tematem do rozmowy. Na przykład Francuzi, zwłaszcza w Paryżu, tam gdzie mieszka partner, są niezwykle zabiegani, tacy zestresowani i zwyczajnie wydaje się, że nie mają czasu ani miejsca na tego pupila. A jeżeli już jest to taka miniaturka, tak? Miniaturkowy piesek. Zaś w Polsce oczywiście mamy wszelkiej rasy psy i wydaje się, że są one naprawdę taką ogromną, ważną częścią naszego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o inne spostrzeżenia partnera, no to również stosunek do religii, to jak Polacy potrafią być pięknie, odświętnie ubrani w niedzielę, że mamy na przykład specjalne buty, które zakładamy do kościoła, zwłaszcza zauważył to podczas podróży właśnie w te wschodnie rejony Polski, na przykład na wsiach, jak istotną rolę pełni w Polsce kościół, rytuały, tradycje i tak dalej. Jest to o tyle podobne do Maroka, że tam też ludzie są niezwykle religijni. Wydawałoby się, że islam i chrześcijaństwo no, są odmienne, ale mają też podobne wartości i tak naprawdę jest naprawdę wiele punktów wspólnych. Jeżeli chodzi o inne, może też również kontrowersyjne bardziej kwestie, to jest ksenofobia. Ksenofobia oczywiście w polskim społeczeństwie jest i funkcjonuje. Byliśmy na przykład w kinie na filmie Wesele Smarzowskiego. Wiadomo, każdy, kto widział ten film, ale też inne filmy, wie, z czym to się je, ale w Polsce ten rasizm może, czy ksenofobia są bardziej takie otwarte, takie widoczne na pierwszy rzut oka i wynika to też z takiej pewnej dezinformacji ludzi. To jak wcześniej w mediach publicznych
był i czasami nadal jest przedstawiany właśnie wizerunek obcokrajowca czy uchodźcy, tak? To powoduje, że Polacy są bardzo nieufni, ale kiedy Polak już zacznie poznawać tego obcokrajowca, widać, że jest nim zainteresowany, że zadaje dużo pytań, podczas gdy dowiaduje się, gdy rozwiewa się jego różne wątpliwości, okazuje się, że tak naprawdę być może w niektórych miejscach się mylił. I wówczas zmienia swój stosunek, staje się bardziej przyjazny i wydaje mi się, że w ostatnich latach naprawdę Polacy bardzo się zmienili. Oczywiście również od czasów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale także w wyniku naprawdę zwiększonej liczby obcokrajowców w Polsce czy wyjazdów Polaków, bo też z partnerem oglądamy po polsku takie programy jak Jestem z Polski czy No to lecę, no TVN Style, gdzie Polacy emigrują do różnych zakątków świata i tam przedstawiają swoje życie z ich indywidualnej perspektywy i ta otwartość Polaków jest godna podziwu i to cieszy, to naprawdę cieszy. I też mi się czasem wydaje, że taki rasizm w białych rękawiczkach, jak ja to nazywam, czyli taki rasizm ukryty, na przykład w państwach skandynawskich, może być niejednokrotnie bardziej dotkliwy, kiedy pozornie te osoby są otwarte, ale tak naprawdę nie wiemy, co dzieje się w ich głowach, niż gdy jest to otwarte, ale przez to może bardziej szczere, tak? Więc o takich kwestiach również rozmawialiśmy, również na to zwracamy uwagę. To, co nas raduje, można powiedzieć, to to, że nie spotyka się on z hejtem w Polsce, że ludzie są raczej przyjaźnie do niego nastawieni, nie tylko wśród członków rodziny czy przyjaciół, ale także podczas takich zwykłych wyjść, jak na przykład do Biedronki, gdzie ludzie po prostu naprawdę wykazują niezwykłą klasę wobec mojego partnera i jestem im za to na pewno bardzo wdzięczna, więc ta sytuacja w Polsce z pewnością zmienia się na lepsze. Idziemy w tym właściwym, dobrym kierunku takiej tolerancji i otwartości i jestem bardziej spokojna dzięki temu o to, jak potoczy się dalej nasze wspólne życie. Wydaje mi się, że jest to właściwie już wszystko, co chciałam dzisiaj Wam powiedzieć w takim naprawdę panoramicznym skrócie, co mój partner myśli o Polsce, o Polakach do chwili obecnej. Oczywiście myślę, że będę aktualizować na bieżąco pewne jego spostrzeżenia. Chociaż wydaje mi się, że coś mogliście z tego wyciągnąć. Jeszcze może na koniec takie ostatnie spostrzeżenie, czyli ten stosunek do czasu. W Polsce ten czas to pieniądz, zaś we Francji czy w Maroku żyje się wolniej. Jest to takie troszeczkę dolce far niente. I nigdy nie zapomnę, jak poszłam w Paryżu do fryzjera, spędziłam tam cały dzień, żeby zostać przyjętą, żeby właśnie móc zrobić sobie nową fryzurę. Coś, co w Polsce jest nie do pomyślenia, ponieważ umawiamy się na konkretną godzinę. Wszyscy są punktualni. Na przykład w Maroku, nieważne o której przyjdziesz, ważne, żebyś przyszedł, tak? Ludzie nie spieszą się, ludzie mają czas na wypicie miętowej herbaty, na rozmowę, na pogawędkę, na wiele przeróżnych rzeczy. I to, co jest jeszcze takie różne, zupełnie inne w naszym postrzeganiu, to to, że na przykład ja się pytam mojego partnera, jakie plany masz na dzisiaj, a on mówi, najpierw zjemy śniadanie, a po śniadaniu zastanowimy się, co robić dalej. I doprowadza mnie to do szału niekiedy, ponieważ uwielbiam mieć wszystko zaplanowane najlepiej na 2 miesiące do przodu, ale uczę się tego, tak? Uczę się tego właśnie luzu, takiej pewnej spontaniczności, tego, że nie wszystko musi być naprawdę
na tip-top, tak, perfekcyjnie zaplanowane co do minuty, tylko że można się troszeczkę tym bawić, że ten czas może płynąć wolniej, a przez to życie możemy bardziej kosztować. Tak, myślę, że to wszystko, co chciałam dzisiaj Wam przedstawić. Jestem ogromnie ciekawa, jaki będzie odbiór tego filmu. Bardzo Was proszę o komentarze jednak pełne szacunku, tak, ponieważ nie będę tolerować hejtu. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy na tyle kulturalni, że możemy się wypowiadać w inteligentny sposób. Także proszę Was o zostawianie komentarzy, o lajkowanie, o podzielenie się, być może jesteście w takiej samej sytuacji, być może Wasi partnerzy również są obcokrajowcami. Jeżeli tak, to będę bardzo, ale to bardzo ciekawa Waszych opinii, Waszych spostrzeżeń na ten temat. Widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Życzę Wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia.